Świąkała, a więc dziennikarz tutaj kanału Plus przedstawił na Twitterze dwie ciekawostki dotyczące Roberta Lewandowskiego. Pierwsza jest taka, ciąg dalszy ciekawostek. Lewandowski oddał w tym sezonie Bundesligi zdecydowanie najwięcej strzałów, 120. Drugie miejsce Timo Werner, zaledwie 96. Dalej Kramaric, Jowicz, Kruse, tak? W ten sposób tutaj mówi właśnie Tomek Świąkała na temat Roberta Lewandowskiego, że najwięcej praktycznie strzałów, no ale to też jakby związane jest, tak, z tym, że Robert Lewandowski praktycznie od kilku sezonów jest królem strzelców, to musi mieć przełożenie, tak, strzały na bramkę przekładają się na gole, chociaż nie zawsze przekładają się na gole, nie wszystkie strzały na bramkę oczywiście są, zakończą się bramką, tak, i teraz Mateusz Borek na to odpowiedział: Robert z topu strzelców Bundesligi zawsze chyba oddawał najwięcej strzałów i potem mówi tak: nie sprawdzam, bo piję wino, ale tak mi się przypominają kolejne sezony, analizowałem liczbę goli w stosunku do strzałów, tak, w stosunku do strzałów. No tutaj bym powiedział, że jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to i tutaj Bayern Monachium, to Bayern skrupulatnie tak naprawdę tworzy praktycznie te akcje pod bramką. Wydaje mi się, że Bayern ciągle ma tą filozofię, jeśli chodzi o gry piłki, którą zaszczepił w tej drużynie Pep Guardiola, tak. Pep Guardiola mówi, że no, piłka jest bardzo prosta, tak, że gole wynikają też z posiadania piłki. Im dłużej drużyna posiada piłkę, tym stwarza szansę do oddania strzału na bramkę albo do stworzenia sobie dogodnej sytuacji i wtedy oddania strzału na bramkę. I to mi się wydaje właśnie, że to ma miejsce w przypadku Bayernu Monachium, że tam nie ma tak naprawdę głupich takich przestrzałów, tak, strzałów takich za pola karnego na bramkę, ślepaków tak naprawdę, które można spotkać na przykład w Serie A. Rzeczywiście tam są misternie, tak krok po kroku, z taką benedyktyńską nawet można powiedzieć pracą konstruowane te akcje podbramkowe i w momencie, kiedy już jest taka akcja, która daje 100% szansę na zdobycie gola, no to wtedy to się kończy, tak, strzałem, nie zawsze golem, ale strzałem na bramkę. To czasami to jest po prostu irytujące, tak, bo Bayern Monachium podaje wymienność tej, po prostu tej piłki, podanie od zawodnika do zawodnika, granie po koronie tak naprawdę tych zawodników, no jest irytujące, tak, zamiast zrobić taki typowy tak naprawdę atak, napad na przeciwnika. Natomiast oni konstruują tu mizernie te akcje. Dobra, i to jest jedna ciekawostka. Druga ciekawostka to jest taka: Robert Lewandowski jest czwartym najszybszym piłkarzem Bayernu w tym sezonie Bundesligi. Szybsi byli Coman, Schule, Alaba i Davies. Polak nie musi się jednak wstydzić. Osiągnął bardzo dobry wynik, 34,23 km na godzinę. Najszybszy w lidze jest Ante Rebic, 35,11 km na godzinę. No tak, ale ta różnica tutaj między Ante Rebiciem a Robertem Lewandowskim jest nieznaczna, tak? Tutaj no, jest ona absolutnie nieznaczna. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski jest szybkim piłkarzem, ale on nie ma jeszcze, on byłby jeszcze szybszy, natomiast on nie bazuje tak w dużym stopniu na tej właśnie szybkości, na tej prędkości. Ma takie sytuacje w ciągu meczu, gdzie rzeczywiście musi rozwinąć tą prędkość, natomiast on nie ma takiej sytuacji, żeby on startował na przykład z połowy pola boiska, tak, i szedł na bramkę, wtedy mógłby mieć rzeczywiście te statystyki lepsze. Natomiast ja tutaj powiem ciekawą rzecz, ponieważ szybsi byli Coman, Schule, Alaba i Davies. Okej, okay, w stosunku do tych zawodników nie ma problemu, natomiast Schule, tak, no to jest przecież praktycznie wielki wieżowiec, tak, to jest zawodnik, który ma 1,90 m, ponad 1,90 m, on waży chyba 90 czy 95 kilo, tak, no to jest ogromny tak naprawdę zawodnik. Jego tutaj szybkość jest zaskakująca, tak, no niektórzy, no tutaj, niektórzy by powiedzieli tak, skoro jest wysoki, no to ma większy rozstaw nóg, może szybciej biegać, okej, okay, ale z reguły to nie jest tak. No tak, byśmy na przykład w szkole, każdy z nas był w szkole, mieliśmy kolegę czy koleżankę w klasie, która była najwyższa. Czy ta osoba zawsze miała najlepsze wyniki? Nie do końca, może miała dziś wysokie, dobre wyniki, ale nie zawsze to się przekładało. Natomiast rzeczywiście Schule no, jest niebywałe, tak? Poza tym on jest praktycznie obrońcą, tak? Więc niektórzy mówią, że on jest po prostu mało zwrotny, troszeczkę taki toporny, rusza się jak wóz z węglem. Nie do końca, tak? Bo jednak widać, że on jest bardzo szybki. Czasami jednak ma braki te, jeśli chodzi właśnie o takie właśnie obracanie się, to powinien robić szybciej, taką giętkość, gibkość na boisku, no ale to przy takiej masie może to się wydawać jakby dla kibiców, ale no, statystyki na pewno ma tutaj bardzo dobre, bo przecież nie występowałby w Bayernie Monachium. To, że jest wysoki, dobrze zbudowany, to nie oznacza, że od razu po prostu Bayern by go kupił, tak, tylko Bayern po prostu wystawia też piłkarzy na bazie statystyk, umiejętności.
Także zaskakujące jest to, że Shule tutaj ma bardzo duże przyspieszenie, tak? Bardzo duże przyspieszenie. Jemu to pomaga właśnie, jeżeli on wychodzi, podłącza się pod jakieś akcje. On zbytnio się nie podłącza pod akcje ofensywne. Natomiast jeżeli wychodzi tutaj już na połowę boiska, to właśnie pozwala mu to wrócić praktycznie do obrony, tak? Do obrony. Także Shule, ja podziwiam Shule, tak? Że on przy tym wzroście, przy tej wadze jest taki tutaj praktycznie zwinny, taki szybki. No bo Coman to jest drobny. Alaba też bazuje, tak? Na tych skrzydłach daje ten gaz na pełnej prędkości. No i Davis to jest ten zawodnik z Kanady, tak? On dopiero gdzieś tam się przebija, jeśli chodzi o ten Bayern. Nie za dużo nawet miał okazji do tego, żeby wystąpić, więc tutaj ja bym go w tym na przykład zestawieniu na w ogóle nie brał pod uwagę, tak? No bo rzeczywiście Coman, Schürrle czy Alaba, Robert Lewandowski to są zawodnicy, którzy praktycznie prują mecz po 90 minut. Także Robert Lewandowski jest czwartym najszybszym piłkarzem Bayernu w tym sezonie Bundesligi. Szybci byli Coman, Schürrle, Alaba, Davis. Polak nie musi się jednak wstydzić. Osiągnął bardzo dobry wynik, 34,23 km na godzinę. Tak, taki właśnie jest prędkość. No, w przypadku Comana to jest bardzo ważne, w przypadku Alaby też jest ważne. W przypadku Roberta Lewandowskiego nie jest to kluczowe, tak, żeby ta prędkość była największa, najszybsza. Ja uważam, że Robert Lewandowski na przykład często dostaje takie pytanie, w czym jest Robert Lewandowski lepszy od Cristiano Ronaldo, od Messiego. Oczywiście tam można różne rzeczy wymieniać i tak dalej, natomiast ja myślę, że jest to inteligencja boiskowa. Nie zarzucam braku inteligencji, jeśli chodzi o Messiego czy Ronaldo, natomiast wyobraźcie sobie, gracie któryś rok z kolei, dokładnie 9 rok Bundeslidze od 2010 roku, wcześniej w Borussii Dortmund, teraz Bayernie Monachium, gracie przeciwko przeciwnikom, obrońcom, z którym grasz 6, 8, 13 raz z rzędu, oni już się znają na pamięć. I teraz twoją inteligencją, znaczy twoją po prostu, inteligencją Roberta Lewandowskiego, ale twoją jako zawodnika by było, że przechytrzyć tych zawodników, tych obrońców, tak, zawsze się urwać i tak dalej. Przecież oni ich praktycznie już znają na pamięć. To, co na przykład świetnie zrobił Jurgen Klopp, a więc Robert Lewandowski, było krycie w meczu Ligi Mistrzów, praktycznie krycie było po dwóch, trzech zawodników, tak? I oni wiedzieli dokładnie, po prostu to było krycie na radar praktycznie, oni wiedzieli dokładnie, jakie ruchy może wykonać Robert Lewandowski, czyli został on przeanalizowany, pod względem tego pewnie były tutaj analizy prowadzone, po przyjęciu piłki, ile razy po prostu idzie w prawo, w lewo, jak się zachowuje, i ci zawodnicy byli, tak, to nie było przypadkowe ustawienie. Także tutaj rzeczywiście praktycznie ten Robert Lewandowski wtedy został odcięty od gry. Natomiast rzeczywiście, tak, Robert Lewandowski jest czwartym najszybszym piłkarzem Bayernu w tym sezonie, tak, w tym sezonie. No, dla Roberta Lewandowskiego najważniejsza jest kwestia tutaj bramek, tak, no gdzieś Robert Lewandowski nie bazuje, tak, no to była jakby domena może lat 80., jeszcze 90., że gdzieś ten napastnik się urwał, dzisiaj no, raczej się to rzadko spotyka, żeby napastnik się urwał, przebieg tam ileś metrów i zdobył bramkę, tak? Ja mówię, Bayern konstruuje konsekwentnie te akcje praktycznie podbramkowe. Co muszę powiedzieć, Barry to bardzo dobrze gra, bo w Bayerniu też jakby dziadek, tak, na treningu, to jest normalna forma po prostu gry. A więc w różnych klubach, chociażby w Polsce, w Ekstraklasie, dziadek to jest taki trening, tak? Natomiast dziadek w Bayerniu to jest normalna, pełnoprawna praktycznie gra. I tam jest taka sytuacja, że w Bayernie ta piłka nie odskakuje tym piłkarzom, co na przykład innym drużynom na poziomie tutaj, no, europejskim, rzeczywiście, tak, nawet nie potrafią dobrze podać piłki, czy piłka odskakuje, proste, najprostsze rzeczy, a w Bayernie praktycznie Monachium jest to doprecyzowane do perfekcji. No i właśnie, tutaj Lewandowski oddał w tym sezonie Bundesligi zdecydowanie najwięcej strzałów, 120, tak? Drugie miejsce Timo Werner, zaledwie 96, dalej Kramaric, Kruse. Ja powiem tak, że Robert Lewandowski, jego potencjał nie jest do końca wykorzystany, jeśli chodzi o Bundesligę, jeśli chodzi o Niko Kovacza i Bayern Monachium. Najbardziej tutaj zarzut mój jest w stosunku do Niko Kovacza. Uważam, że z Roberta Lewandowskiego można by było wycisnąć więcej. Znaczy, nie chodzi o to, żeby eksploatować zawodnika do granic wytrzymałości, ale więcej powinien otrzymywać piłek, więcej po prostu powinno być ataków na Roberta, znaczy na ataków na Roberta po prostu, asyst, tak, czy sytuacji jakby z Robertem Lewandowskim, i zdecydowanie mógłby więcej wycisnąć Robert Lewandowski, natomiast wiele błędów popełnił Niko Kovács w tym sezonie, oczywiście jeśli rozmawiamy na tym najwyższym poziomie, tak, no, bo zawsze możemy powiedzieć, że Robert odegra dobrze, ale no, piłka niemiecka charakteryzuje się tym, żeby
żeby doskonalić to, co już jest dobre i doskonałe, jeszcze praktycznie dążyć do precyzji, do doskonałej precyzji, można powiedzieć. Także takie jest moje zdanie, że Robert Lewandowski miałby więcej tych akcji. Fajne jest to, że Robert Lewandowski podczas meczu, on ma fajną taktykę, ja mówiłem to w jednym z filmików. Pierwsza to jest kwestia dotycząca biegania, a więc ma specyficzny sposób biegania, nie wiem jak go określić, potrafi biegać nie eksploatując tak naprawdę organizmu, tak? Jakby pozyskiwał energię ze samych nóg, a nie męczył płuc, nie męczył serca. To jest jedna sprawa. Jest to specyficzny tak naprawdę jego bieg. Można, nie powiedziałbym, że to jest marszobieg, tak? To jest takie podbiegiwanie, bym powiedział. I druga sprawa to jest to, że Robert Lewandowski potrafi być uśpiony przez pewne fragmenty w czasie meczu, czyli on nie tyra praktycznie cały mecz, tyra, tak? Ale to nie jest taka sytuacja, że on gubi czujność obrońców. I to jest bardzo ważne. Wtedy może zdobyć bramkę. To nie jest tak, że on od pierwszej minuty do 90 strzela, zdobywa bramki, tak biega, stara się, szarpie i tak dalej. No nie, ale zawsze ma tą bramkę na koniec meczu. Zawsze ta statystyka jest. Czyli potrafi zarządzać swoją energią w czasie meczu, potrafi szarpać, potrafi zdobyć bramkę, a potrafi być niewidoczny przez 15-20 minut. Potrafi też nie strzelić, tak, z sytuacji praktycznie stuprocentowej. To wszystko pokazuje, że no nie jest doskonałym też jeszcze zawodnikiem, ale też potrafi wykorzystać, tak, nawet jak ma jedną sytuację w ciągu meczu. Także no to jest duża umiejętność, żonglowanie tym wahaniem, tym wszystkim, bo to jest też, no pamiętajmy, Robert Lewandowski nie ma praktycznie kontuzji, to też musi po prostu dbać, tak, o higienę pracy, a czyli o swoje zdrowie, tak żeby mógł występować praktycznie co 3 dni. To wszystko dzisiaj, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, pozdrawiam, trzymajcie się.